Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj przygotujemy rewelacyjną pizzę ze szparagami. Jest naprawdę wyśmienita w smaku i posmakuje, myślę, każdemu. Zaczynam od obrania szparagów, a następnie związuję je w węzełek i wstawiam do gotującej wody. Ich łebki powinny wystawać ponad poziom wody, bo najszybciej się gotują i wystarczy, że po prostu ugotują się na parze. Do miski wsypuję mąkę pszenną jasną, a w szklaneczce rozpuszczam drożdże z wodą i z cukrem. Dobrze wymieszane drożdże przelewam do mąki, dodaję pozostałą część wody, a także oliwę. To wszystko bardzo dokładnie mieszam, a następnie przekładam na blat i zagniatam. Ciasto powinno być elastyczne i powinno bezproblemowo odchodzić od dłoni. Takie ciasto wkładam do miski i zostawiam do wyrastania na około 25 do 30 minut. Przed włożeniem warto ciasto lekko posmarować oliwą. W międzyczasie przygotuję sos. Na patelni rozpuszczam masło i dodaję śmietanę. To wszystko mieszam, aż masa będzie taka jednolita, i dodaję do tego ser parmezan. Na tarce ścieram miękki ser, na przykład edamski. Wyrośnięte ciasto wyjmuję z miski i dzielę na mniejsze części. Ja uformowałam niewielkie podłużne pizze, ale jeżeli macie ochotę, możecie zrobić jedną dużą. Przekładam takie pizze na papier do pieczenia położony na blaszce. Z wierzchu smaruję przygotowanym wcześniej sosem. Na to kładę szparagi i posypuję startym serem. Z podanej porcji wychodzi albo 5 podłużnych pizzetek, albo jedna naprawdę spora. Pizzetki wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i piekę około 12 minut. Jeżeli zrobiliście grubsze pizzetki, to musicie zwiększyć czas pieczenia do około 15 minut. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.